27 lutego 2022 i drugi test mecz w ramach Football Trials w Warszawie. Roczniki 2006-2008. Teraz będziemy oglądać na placu gry. Skład zielonych następujący: Tyszka w bramce, dalej Rzaczkiewicz, Rutyna, Skwarczyński, Kintop, Grabowski, Czubaka, Dubowski, Kaczorowski, Konieczniak i Szczutkowski. Na ławce w pierwszej tercji zostają Pietras, Sokal, Myszczyszyn, Górczyński i Pikusa. Jeśli chodzi o skład czerwonych, to wyjściowa jedenastka w bramce: Kowalski, dalej Sowa, Wojczak, Lenart, Capar, Caban, Wakuła, Mazurkiewicz, Zdrodowski, Olszewski i Majka. Na ławce w pierwszej tercji: Fijałkowski, Jaranowski, Trybulak i Gizicki. Wszystko już gotowe, aby rozpocząć to spotkanie. Mamy nadzieję, że co najmniej tyle goli, co w pierwszym spotkaniu, zobaczymy również w drugim. No i oczywiście życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom tego test meczu, aby zaprezentowali się z jak najlepszej strony. A próba zagrania w boczny sektor, zgodnie z elementarzem bramkarskim, tyle tylko, że niedokładnie. No i może mówić o sporym szczęściu teraz bramkarz drużyny czerwonej. Uderzał Szutkowski. Niewiele zabrakło. Teraz dogranie z boku pola karnego. Utrzymują się czerwoni przy piłce. Spójrzmy, nieźle zapowiada się ta akcja. Jan Caban uderzał głową, ale do celu brakło sporo. Po 15 minutach tego spotkania, teraz uruchomiony numer 47, Tomasz Capar, dogranie, interwencja kapitalna bramkarza zielonych. Jeszcze jest szansa, by poprawić, zbyt długo zwlekał Jan Caban z zakończeniem tej akcji, tutaj blisko gola samobójczego, ale świetna, świetna interwencja Tyszki. To uderzenie drugie już niecelne. Zobaczmy to jeszcze raz. No świetny refleks, kapitalna reakcja bramkarza zielonych. Teraz ładnie zabrał się Igor Czuba, gracz Korony Kielce. Czuba, uderzenie. No naprawdę mobilny, szybki jest to zawodnik. Tutaj będzie dobrze widać, no jakieś pół metra zabrakło. Znowu Czuba. Łasko! Broni bramkarz, czy też obok. Ta piłka, spójrzmy na powtórkę. No jednak strzał w słupek. Przerzut. No nieźle to wygląda. Będzie szansa, by oddać strzał. Kolejna dobra interwencja Michała Tyszki. Koniec pierwszej tercji tego meczu. Wciąż 0-0. Zobaczymy wreszcie gole. No z reguły tych bramek jest sporo. Dzisiaj w tym drugim meczu wciąż bez bramek. Tymczasem sprytnie i ładnie chciał to zrobić zawodnik Faze Szczecin, Gracjan Pikusa, urodzony w 2006 roku. Ale wyszedł bramkarz i tam chyba dotknął jednak piłkę. Oj, teraz ostre wejście. Dobrze, że nie trafiło w nogi gracza drużyny czerwonej. Strzał ze wnętrza trzeciostopy jeszcze do bitka. Próbował Arkadiusz Sowa. No widać, że chyba lepiej włada prawą nogą, bo próbował uderzenia. Znowu czerwoni. Ja mam wrażenie, że to oni nieco bliżej zdobycia pierwszego gola. 36 minuta. Zabrakło znowu około 2 metrów. Ale ta akcja niezła. Przejęcie w środkowej strefie, uruchomienie zawodników ofensywnych. Jak rozwiążą tą akcję zieloni? Będzie 1-0, tak też się dzieje. Świetnie, z chłodną głową, zimną krwią zachował się tutaj Sokal. Franciszek Sokal, gracz Łódzkiej Akademii Futbolu, 2007 rocznik, bardzo młody zawodnik. Gratulacje, bo naprawdę to trafienie bardzo, bardzo ładne.
Oj, nie można tak tracić piłki przed polem karnym. To będzie szansa na drugiego gola. Bardzo dobrze zachowuje się Fijałkowski. Teraz tutaj musiał strofować swoich obrońców. Żodrożny. 42 minuta. Dobrze, mocno bita piłka przed bramkę. Uderzenie broni golkiper. Ofiarna jeszcze interwencja w drugie tempo. O, tam spore zamieszanie przed bramką. Zachodzące słońce nad Warszawą bardzo ładnie nam przyświeca. Tymczasem Zieloni! 2-0! Ależ wykończenie, zewnętrzna część stopy. No i Mężczyszyn zrobił, co do niego należało, ale w jaki sposób Maciej Mężczyszyn, gracz Akademii Piłkarskiej Piotra Rejsa. Luz, przegląd tego, co się dzieje na boisku, naprawdę palce lizać. Kolejna akcja Zielonych, to oni w tej drugiej tercji zyskują bardzo dużą przewagę. Dobra, kolejna interwencja Piotra Fijałkowskiego. Bramkarz Sport Perfect na dwa razy interweniował w tej sytuacji. W 49 minucie tego meczu. Prostopadła piłka, taka przerzucona nad obrońcami. 3-0. Nie radzi sobie defensywa Czerwonych. Pikusa wpisuje się na listę strzelców. Czujnie wykorzystał Gracjan Pikusa. Ma też nie najlepsze ustawienie. Bierność obrony rywala i pakuje piłkę do siatki. Też na stronę internetową footballtrial.pl, tam daty kolejnych testów, również historię zawodników, którzy wypłynęli na szersze wody piłkarskie dzięki temu projektowi. A tutaj ten, który być może właśnie wypłynie, a więc Gracjan Pikusa, zawodnik ze Szczecina, po raz kolejny wpisuje się na listę strzelców, no i zapewne również do notesu któregoś z obserwatorów. Poszedł tutaj w kierunku dalszego słupka Fijałkowski. Z pewnością dwóch, trzech zawodników tutaj można zaobserwować. Prostopadła piłka, rzut karny, ewidentny faul, przewinienie. No i będzie szansa na gola pierwszego w tym meczu. Zobaczmy, czy da radę tutaj zawodnik Czerwonych. Tak, mamy pierwszego gola. Zasłużyli też na to trafienie czerwoni Mikołaj Majka, a więc gracz Poloninysa. Zwiódł tutaj bramkarza, popatrzył w jedną stronę, strzelił w drugą. Może po kolejne gole. Teraz dłuższa piłka w pole karne. Zawahała się defensywa Czerwonych. No ale ten strzał też no nie miał odpowiedniej siły, by zaskoczyć bramkarza. Oddany barkiem ten strzał, a to dlatego... Gdyby to była głowa, to zapewne mielibyśmy piąte trafienie. Znowu akcja Zielonych. Prawa strona, dogranie przed bramkę. Zamknięcie. Ale spełzła ta piłka Wojciechowi Górczyńskiemu. Rozciągnięcie gry do prawej strony autorstwa Mężczyszyna. Mężczyszyn wpada w pole karne. Mężczyszyn jeszcze holuje piłkę. Interwencja bramkarza. Za długo to wszystko trwało. Zabrakło, mam wrażenie, elementu zaskoczenia. Tutaj jeszcze próbować dograć do partnera. Mężczyszyn ostatecznie sam zdecydował się. 78 minuta. Znowu Mężczyszyn, tym razem piłka do kolegi z drużyny. No i mamy piątego gola. Szczutkowski bardzo ładnie to wygańcza. Też mógł tutaj podbiec jeszcze, mam wrażenie. Zdecydował się tak naprawdę na nieco trudniejsze rozwiązanie, a więc strzał z okolicy 16 metra. A w zasadzie dokładnie z linii. Nie dał tutaj szans bramkarzowi.
Duża przewaga zielonych, zarówno jeśli chodzi o wynik, jak i styl gry, moc pokazaną na boisku. Teraz szansa na kolejnego gola, Supek! To powinno być 6-1. Wyszedł bardzo szybki Jakub Szczutkowski, gracz Unii Janikowo. No ale tylko Supek, to jest strzał niecelny. Kolejna prostopadła piłka, przeszywa defensywę czerwonych. Sytuacja sam na sam, broni golkiper Szymon Pietras. Jeszcze ponowienie tej akcji. O, mają problemy bardzo duże w defensywie. Czerwoni, by powstrzymać czy to Szutkowskiego, czy Pikusę, czy jego kolegów. Tutaj Górczyński próbował do samego końca. No ale nie udało się ostatecznie tej piłki wepchnąć do siatki. Pokusić się chociaż była jakąś indywidualną akcję, dzięki czemu pokazać się z dobrej strony i zapisać w notesie któregoś z obserwatorów. Kolejna szansa na 6. gola. Było blisko. Uderzał 56, a więc Szutkowski. O, zabrakło około metra do prawego słupka bramki. Do lewej strony. Teraz akcja jednak przeprowadzona środkiem. Strzał broni bardzo dobrze Fijałkowski. No też dzisiaj myślę zalicza pozytywny występ. Kilka dobrych interwencji. No ten strzał do najłatwiejszych nie należał z pewnością. Wciąż 5-1, ale jest szansa to zmienić. Czerwoni! Ta piłka bardzo wolno się toczyła po placu gry. Jan Caban postawił na precyzję. No i naprawdę zabrakło bardzo niewiele. Tutaj z tej kamery będzie bardzo dobrze widać. Prąb po 6. gola Zieloni. Spójrzmy, płaski strzał. Gracja na Pikusy, no ale nie tym razem. Krótko rozegrany ten rzut rożny, Rzaczkiewicz. Rzaczkiewicz indywidualnie, jeszcze drugie tempo, przejmuje piłkę, strzał. Ale w ręce bramkarza Mężczyszyn. Ładna ta akcja Rzaczkiewicza. No ale to uderzenie w zasadzie w środek bramki. Do prawej strony pędzi tutaj środkiem jeden z zawodników czerwonych. Czy do niego będzie ta piłka? Tak też się dzieje. No i mamy 5-2. Majka wpisuje się na listę strzelców. Gra z numerem 56. Zawodnik Polonii Nysa, 2007 rocznik. Dobre to wykończenie wewnętrzna część stopy. No i mamy drugiego gola dla czerwonych. Jeszcze próbują zdobyć trzeciego gola i chwała im za to, chwała za ambicje. Jest w środku pola Majka, trzeci gol, no i właśnie o tym mówiłem, a więc mimo niekorzystnego wyniku można tutaj się pokazać, można przekonać do siebie któregoś z agentów, czy też obserwatorów tego meczu, skautów. Świetnie to zrobił Mikołaj Majka. Przyjął, obrócił się tak w stylu trochę Roberta Lewandowskiego. Brawa na pewno za ambicje dla czerwonych, bo ten niekorzystny wynik ich nie zraził. Teraz z kolei szansa dla zielonych i mamy 6. gola. Szpicem buta Czuba. Można powiedzieć, że Czuba strzelił, jak to się mówi, z czuba, bo też tak nazywany jest strzał właśnie szpicem z dużego palca, ale najważniejsze, że skutecznie. Nad bramkarzem. Teraz czerwoni, ale koniec tego spotkania. 6-3 wygrywają zieloni. Naprawdę kapitalny mecz. Czuba, Szczutkowski, Pikusa razy 2, Mężczyszyn i Sokal dla zielonych. Majka 3 bramki. Dziękuję serdecznie. Maciej Szczęśniewski.